18 na mecz z Ruchem Chorzów. Zbigniew Małkowski, Grzegorz Szamotulski, Paweł Stano, Hernani, Jacek Markiewicz, Piotr Malarczyk, Paweł Golański, Junior da Silva, Tomasz Lisowski, Grzegorz Lech, Paweł Sobolewski, Maciej Korzym, Aleksander Wukowicz, Sander Puri, Andrzej Niedzielan, Edian Dradina, Maciej Tata i Dawid Janczyk. Artur Cebula, Jakub Bąk grają dzisiaj w meczu Młodej Ekstraklasy. I Wlastimir Jovanović pauzuje za kartki. Tak wygląda nasza sytuacja przed meczem z Ruchem Chorzów. Na pewno więcej musimy zagrać ofensywniej niż w meczu ze Śląskiem Wrocław, ale cieszy tamten wynik, bo tak żeśmy sobie po prostu ten mecz wymyślili, że będziemy mieli swoje szanse i swoje szanse mieliśmy. W meczu z Ruchem powinno być podobnie. Na pewno podchodzimy do przeciwnika z szacunkiem. Wiemy, że jest to silny zespół, jeśli chodzi o kolektyw, jeśli chodzi o zaangażowanie, zespół, który walczy, ale myślę, że mamy swoje atuty i chcemy powalczyć o 3 punkty, tak jak powiedziałem, dla siebie i dla kibiców. Fajnie, że będę znowu, mam nadzieję, mógł wybiec przeciwko swoim byłym kolegom, przeciwko klubowi, który zawsze będę darzył szacunkiem i sympatią. W zeszłej rundzie udało nam się wygrać na Cichej. Zdobyliśmy tam 3 punkty. Nie było łatwo, bo ruch był naprawdę w świetnej dyspozycji, ale jednak nam się udało urwać te 3 punkty. Także mam nadzieję, że w końcu u siebie wygramy. Jest to na pewno dobry moment. Mam nadzieję, że skuteczność mi zacznie dopisywać, bo te sytuacje widać, że są. Widać, że dostaję dobre podania. Wychodzę na te prostopadłe piłki. No, kwestia tylko tej kropki nad i. Do tej pory mówię, no, jestem może nie słabo, może nie średnio, może nie tragicznie, jest nie najlepiej. No, trzeba to poprawić. Wierzę w to, że w sobotę, jak dostanę szansę oczywiście grania, jak dostanę dobrą piłkę, to w końcu no, zrobię wszystko, żeby ta piłka znalazła drogę do siatki. Arek Piech ma patent na Legię, można powiedzieć, także jak grałby co tydzień z Legią, to by strzelał po 2, po 3 bramki. Trzeba na niego uważać, jest to szybki zawodnik, dynamiczny, agresywnie grający napastnik, który umie strzelić bramkę, nie ma dyskusji, ale jak Arek będzie w formie, a reszta nie, no to też nie będzie dostawał piłek i też będzie mu ciężko strzelić bramkę, także jest uzależniony tak jak ja od podań, od kolegów. Także miejmy nadzieję, że będzie miał słabszą dyspozycję, tak jak cały ruch, że my będziemy mieć lepszą dyspozycję. Mówię, ruch zdecydowanie to jest kolektyw.